Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Darksiders. Wiem, że poprzedni odcinek był wyjątkowo krótki, ale to przez to, że tutaj jest bardzo długa sekwencja bardzo fajnej rzeczy. Wow, polska policja najwyraźniej nie dostrzega kryminalisty. Some demon trick. I know what I saw. He's right. Uriel. Uriel. Urynel. Urynel. It's there, beneath the stench of this place. You can sense it, ancient. From neither the White City nor the Black Depths. Something lost between. No i właśnie to jest ta sekwencja. Będziemy lecieć na anielskim gryfonie i strzelać. I będzie zajebiście. Helgard, two arms! Slay him! Mam większego ptaka od was, frajerzy. No i to jest właśnie Angeling Bound. Przytrzymując klawisz, wypalamy hadokeny takie, które są samonaprowadzające. Natomiast możemy pojedynczo to strzelać i bardzo mi się podoba kolor czerwony z żółcią. No, te pociski mi się niesamowicie podobają. No, ale wiecie, przeciwnicy bardzo szybko się poruszają, tak więc lepiej właśnie robić hadokeny. Hadouken! Hadouken! No i bardzo dużo kasy tu zdobędziemy, nie? Hadouken! 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 Dobra. I właśnie dlatego chciałem przerwać poprzedni odcinek, bo ta sekwencja jest dosyć długa i nie chciałbym zrobić za długiego odcinka. Hadouken! Dobrze. Piu, 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 piu! Piu, 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 piu! Możemy oczywiście strzelać, ale... jak kto woli, powiem szczerze. O! Ten ham jest chamski, bo on jest chamski. Bo on takie kulki wypuszcza, też samo naprowadzający. Ile musisz przyjąć na pysk? Aha, dobra, on już nie żyje. No i to są takie smaczki, no nie? To jest gra... większość gier ma coś Dicks. Takiego, że najlepiej się wspomina początek Dicks, gry, no nie? Dicks, natomiast tu się Dicks. Wspomina wszystko. Dicks, Dicks! Zabiję go? Zabiłem go, fajnie. Już mamy 2000, bardzo dużo kasy tu zdobywamy. Dicks! Aha, dobrze, wszystko uderzyło Dicks. W podstawę. Dicks! Dicks! A tych najlepiej jak najszybciej rozwalić, ponieważ to są takie ziomy, które... no, jakby to ująć. Nas rozpierdolą. Tym! Ich bardzo ciężko rozwalić. Dobra, tego ciebie tak będę rozwalać. A nie, bo masz jeszcze ten. Dobra, zabity. I teraz tak. Hadouken? Może? Nie, yeah, udało mi się go zabić. Czuję się zajebiście. Dobra. Da. Naprawdę fajny element gry. Uwielbiam coś takiego. Dobra, jednego przynajmniej zabiję. Dobra. Strzelanie jest o wiele potężne, bo nakurwiamy jak szaleni. No chyba wiecie dlaczego. Dobra. No właśnie, kiedy on tak szarżuje, naprawdę połowę życia jest w stanie jeden nam zabrać. Tak więc to jest naprawdę potężna siła. Teraz jesteśmy w jaskiniach, w której są demony. Wydymony. I tutaj naprawdę dużo hajsu można narobić. Przytrzymujemy po prostu klawisz i... O, w ogóle Guardian. Cześć.
tutaj mi uniknęły, no. O! To jest Scylla. Nie, Tiamant, Boże, przepraszam. To jest Tiamant, czyli ta wampirzyca, którą mamy zabić, której mamy urypać wszystko, co możemy. Dix. Pozdrowienia dla Elevena. No ile mam tego wywalać? No zabijcie te cholerstwa. No. Zajebisty moment, naprawdę. Nie mam dużo co tu komentować, bo to jest naprawdę motyw w grze, który mówi sam za siebie. Latamy na anielskim gryfonie i hadokenami samonaprowadzającymi nawalamy w przeciwników. Tiamant! Czy to Tiamant jest w ogóle? Mogę się mylić. Może to nie być Tiamant. Ale zawsze mi się wydawało, że to jest właśnie Tiamant. Oż ty! Jeżeli to zabijemy... Nie, to nie była Tiamant. To nie była Tiamant, jeżeli to zabiliśmy. To zwracam honor dla osób, które wiedziały, że to nie jest Tiamant. Możemy skałki rozwalać. Fajnie. To jeszcze to się rozwali. No jak się w coś takiego uderzy, to raczej chyba życie to spada. Albo i nie. Ale tych hadokenów nawaliłem. Ja pierdziu. A gra dalej 60 FPS-ów mimo tego shitu, co ja tu robię. Uciekły mi. No. No próbuj. Da. Nic nie mówię, przepraszam, ja naprawdę nic nie mówię, bo ja się po prostu zachwycam tym, co tu się dzieje. Wiem, że to wygląda bardzo prosto, ale jak się gra w to, to naprawdę jest rozpiercie. I widzicie, ten element bardzo długo trwa, dlatego właśnie chciałem wcześniej zakończyć poprzedni odcinek. Bo tutaj jest dopiero koniec. Tam jest Tiamant, to jest Tiamant dopiero. Patrzcie, jaka ta bydlęcia jest wielka. Bydlęcia. Jaki czas? 8 minut. W sumie bym zdążył tak na 22 minuty odcinek by zrobić. Dobra. Tiamat, I assume? Tiamat. I to jest właśnie katedra zmroku? Twilight to chyba zmrok. Nie no, w sumie jeżeli tak się nazywa, to Gunvo. Znaczy, ja nie mam nic do gry aktorskiej samego Edwarda i tam wszystko, i postaci nawet. Chodzi mi o Belle, która jest totalną idiotką i nie powinna być uznana za głównego bohatera. Bo wokół niej ciągle się akcja toczy. No mamy 3000. Undying, to jest fajne, bo jeżeli zginiemy, to po prostu nas wskrzesza w miejscu, gdzie jesteśmy. Natomiast nie jest to jakoś wyjątkowo konieczne, bo co to powtórzyć jeszcze raz? Zamknij mordę. Co tu mamy? Roughcore, za 10 tysięcy całkowity fragment dostajemy, ale ja chcę pozbierać trochę kasy na Bane'a, żeby kupić Bane'a, bo Bane jest zajebisty. Flipso i tego typu rzeczy jeszcze nie będę żadne kupować. Stone Skin to jest coś takiego, że po prostu mamy... Zabiera na naszego Rage'a
jesteśmy wytrzymalsi i nasze ataki są potężniejsze. Natomiast nie jest to jakieś przyjemniejsze. Immolation to jest coś takiego, że wokół nas są płomienie i one podpalają przeciwników. Też chujowe, bo ale to zabiera nam aż chyba trzy fragmenty Rafa, czyli wściekłości. Natomiast jak wywala to samo naprowadzające mordy Hadesu, które kręcą się wokół przeciwnika i zabierają mu naprawdę nieludzką ilość życia. I jak z jednym skończą, to idą na drugiego. I to jest naprawdę niesamowicie potężne. Dobra. Death Rage... Nie, ja naprawdę nie chcę tu nic kupować, ponieważ właśnie chcę sobie uzbierać 5000 na Bane'a. No chodź! Dobra. Czas jest 11 minut, tak więc wchodzę tutaj i będzie fajnie. Zaraz. Jeszcze ominę kasiorkę, bo jestem frajerem. Znaczy tylko w tej kwestii. Nie przyzwyczajajcie się. O właśnie. Ja pamiętam dobrze tą grę. Ja nie wiem tylko jak jednego artefaktu zdobyć. Tam znowu widać te kryształy takie fajne, które będzie trzeba później rozwalić, żeby zdobyć fajnego sekreta. Sekreta! Jakie śmieszne, ha, ha. Dobra. To zajebiście wygląda, spójrzcie na to. Tutaj mamy wziąć taki mieczyk. Nic trudnego. I po prostu go przenieść tutaj. Nie? Nie tutaj, tam. No i w ten sposób tutaj laska zdobędzie mieczyk swój i otworzy nam drzwi. Tyle. Naprawdę tyle. Cały secret. Jak jest taki dźwięk to znaczy, że secret. Wow, to jest diamant. To jest to, co musimy zabić. Taka spasiona. Interesujące. No more church for you. Nioch, nioch. Czemu to się rozwala w ten sposób? No. Ogólnie tam jest właśnie trzymany przez taką mackę... kamień, my tą mackę będziemy musieli rozwalić tym właśnie bombą, którą widzicie po lewo. Tam się dostać najpierw, no i... Siup. Aha. Dobra. Siup. Która jest godzina ogólnie? 12 dopiero. Bardzo dużo dzisiaj odcinków nagram, bo ja nagrywam jeden po drugim. Nie marnuję się. Dobra. No zobaczcie, to wszystko pięknie wygląda. To się tak ładnie odbija od powierzchni. Musimy pójść tam na górę. Ślicznie, zepsuliście panią. Tyk, tyk, tyk. Jaha! Uwielbiam ten Razor Blade czy coś tam. No ten atak, no fajny jest, naprawdę. Bardzo mi się podoba. Tak samo jak reszta. I siup! Świetnie. Głupie śmiecie. Okej, będzie kolejny przeciwnik? Nie, po prostu jest kolejna gromadka. Przez kolejny przeciwnik miałem na myśli to, czy nowy rodzaj. No chodź! Jej! Lubisz mnie! A ja cię nie. No szkurde! Backstaberzy jedni. Dickstab. Odwracasz się, a tu nagle... No. Dickstab. Siup. Tyk. I... Dobra, i to jest koniec. Tutaj jeszcze duszeczki. Pojedyncze, ale...
Czemu by nie? Powiedzcie mi, czemu by nie? Bomb Grove. Te bomby, one wybuchają przy podniesieniu. Znaczy w sensie, jak się rzuci i się machnie, to wtedy one wybuchają. Tak więc żadna wielka tajemnica. Natomiast są jeszcze takie bomby, które będziemy musieli potem podpalać. I z nimi będzie właśnie problem. Jak tam czas? 15 minut. Strasznie tak telepię ekranem, ponieważ Tiamant walczy. Kolejny fragment Abyssal Armor. Dziękuję bardzo, jestem zajebisty. Nie, co to jest? Nie wiem, co to jest. Przepraszam, to nie jest Abyssal Armor. Natomiast w późniejszym etapie gry zdobędziemy coś takiego jak ten Chaos Form, który widzieliście. No i Possession po prostu działa w taki sposób, że daje nam możliwość naładowania tego do maksimum. A, pamiętam, raz gra nam tu daje Giant Life Crystal, albo raz Possession, albo raz Roughcore, no zależnie. Różnie bywa. Tam także jest właśnie taki... bomba, którą możemy rozwalić poprzez rzucenie czegoś w to. Jak dobrze pamiętam. Tylko muszę zejść na razie na dół. Tak, jesteśmy w stanie tak to zrobić. Albo najpierw tu pójdę... Zawsze się zastanawiałem... Dobra, głupi byłem po prostu. Tutaj po prostu musiałem przejść... Idź stąd! Głupi wampirku! Dobra. Zeskoczę jeszcze na dół, żeby zdobyć jakiś przedmiot do rzucenia. I rzucę po prostu w to. Na przykład to? Dobra. Dobra, tylko wybuchł. Jest! Zajarało się, możemy tam wrócić z powrotem i zdobyć to, co tam właśnie jesteśmy w stanie zdobyć. A tą rzeczą jest, z tego co dobrze pamiętam, mapa skarbów. Czyli... albo zwykła mapa... mapa skarbów. Pozwala nam się dowiedzieć, gdzie są jakieś właśnie ukryte skarby, które będziemy mogli potem odnaleźć, użyć, zapożyczyć. Czyli w sumie tak, wezmę jeszcze ten przedmiot i zakończę odcinek. Wiecie, ja ogólnie musiałbym tu wracać jeszcze, to także jest lisia metoda, bo normalnie musiałbym tu wracać z takim shurikenem, którym mógłbym to zignitować, czyli podpalić. I dopiero wtedy mógłbym tu przyjść. Natomiast ja jestem szczwanym rudym liskiem i po prostu jestem zajebisty. No właśnie, Holdseeker. Tak więc tak. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dajcie suba, lajka, komentarz. Na razie.